12. kolejka drugiej ligi piłkarskiej Grupy Wschodniej przyniosła derby Podkarpacia. W Stalowej Woli Stal podejmowała Siarkę Tarnobrzeg. Statystyka przemawiała za gospodarzami. W 26 spotkaniach 11 razy oni wygrywali, 11 razy padł remis, 5 zwycięstw Siarki. Obydwaj trenerzy, Paweł Wtorek i Tomasz Tułacz w przyjacielskiej Powgawędce, ale to przecież koledzy z boiska, natomiast na boisku nie było już przyjaciół. Trzeszczały momentami kości. Obydwa zespoły włożyły w to spotkanie sporo walki i zaangażowania. Stal to, przypomnę, lider rozgrywek po zwycięstwie w ostatniej kolejce nad Wigrami w Suwałkach 2-0. Siarkowcy ostatnio także wygrali 1-0 z Olimpią Zambrów, no ale to goście byli w trudniejszej sytuacji. Kilku zawodników kontuzjowanych, z konieczności na bramce z kontuzją musiał grać choćby Artur Melon. Początek spotkania, jak już mówiłem, sporo walki. Piłkarze obydwu drużyn próbowali nabierać sędziego na rzuty karne, ale gwizdek sędziego milczał. To już 13. minuta spotkania. W akcji Stal, Płonka z Turem i piłka w rękach tarnobrzeskiego golkipera. Niespełna 60 sekund później gospodarze powstrzymali akcję zaczepną Siarki i sami wyszli z kontrą. Lewa strona boiska. Patryk Tur. No ale nie zdołał oddać się strzału na bramkę Artura Melona. 16. minuta pojedynku. Siarka. Wciąż jeszcze środek pola, ale świetnie wypuszczony Daniel Koczon sam na sam przed Tomaszem Wietechą. Kapitan Hutników broni ten strzał. Uderzenie jeszcze z obrębu pola karnego w wykonaniu Jana Kowalskiego ponad bramką gospodarzy. To była najlepsza sytuacja jak do tej pory w tym meczu na objęcie prowadzenia. 20. minuta pojedynku. Hutnicy także szukali swojej szansy. Tur na lewym skrzydle i wyjaśniają sprawę tarnobrzescy obrońcy. Korner dla Hutników i pewna interwencja Artura Melona, który, przypomnę, grał z kontuzją w tym spotkaniu. Próba rozpoczęcia szybkiej kontry Siarki, ale to niespecjalnie gościom w tej akcji akurat wyszło. 25. minuta pojedynku. Korner dla Siarki i główka Marcina Truszkowskiego. W ostatnich trzech spotkaniach regularnie napastnik tarnobrzeżan wpisywał się na listę strzelców i pewnie miał ochotę na to, aby także w derbowym pojedynku zdobyć gola. A to 26. minuta spotkania. Po faulu na Tomaszu Płonce rzut wolny z 30 metrów, egzekwowany przez Wojciecha Rejmana, trafia w mur, a później próbował jeszcze dobitki, ale ostatecznie obydwa strzały zablokowane przez obrońców Siarki. 26. minuta spotkania. Świetnie wypuszczony Tomasz Płonka. Wydawało się, że wyjdzie sam na sam z bramkarzem gości. W ostatniej chwili piłkę wybił na róg Mirosław Baran. Centra w wykonaniu Agasińskiego, ale wybijają obrońcy Siarki. Sporo walki tu o piłkę w środku pola. Tak w dużej mierze wyglądał ten mecz. 39. minuta spotkania. Siarka. Próba znalezienia tam w polu karnym Marcina Truszkowskiego. Udało się to. Truszkowski, ale strzał no, z pewnością nie mógł zagrozić Tomaszowi Wietesz. 0-0 w derbach na stadionie przy ulicy Hutniczej w Stalowej Woli. Taki widniał rezultat po pierwszych 45
minutach. Druga połowa. 47 minuta. Puszkowski świetnie wyszedł do tej piłki, ale nie wypracował sobie pozycji strzeleckiej. A to już 51 minuta spotkania w ataku Hutnicy. Utrzymują się przy piłce Stalowcy i w znakomitej sytuacji Sylwester Sikorski broni Artur Melon. To uderzenie z ostrego kąta. Bardzo dobra okazja gospodarzy na objęcie prowadzenia, ale wciąż 0 do 0. 54 minuta, znów Hutnicy w akcji. Płonka przejął tę piłkę, ale nie zdołał oddać strzału. Wycofał do partnerów na 16. Tam poradzili sobie z tą akcją tarnobrzescy defensorzy. A to już 65 minuta derbowego pojedynku. Siarka szuka swego szczęścia w ataku. Tunkiewicz, on zaczął tę akcję i on zdecydował się na strzał. Pewna interwencja kapitana Hutników. Dwie minuty później rzut wolny dla Stali. Dośrodkowywał Agasiński. Strzał Radosława Mikołajczyka ponad bramką gości. Minutę później znów w ataku Siarka. Radobrzeżanie utrzymują się przy piłce. Truszczyński i w ostatniej chwili wybił mu tę piłkę jeden z defensorów gospodarzy. Rzut rożny dla Siarki, Kowalski, ale nie udało się dośrodkować w pole karne tak, aby przyjął piłkę któryś z partnerów. Kontra Stali. Mikołajczyk idzie prawą stroną i tu dość brzydki faul Patryka Szewca, ukarany żółtą kartką tarnobrzeżanin. A dla Stali rzut wolny, po którym strzelał głową Tomasz Płonka, ale minimalnie, niecelnie. 75 minuta spotkania. Ta akcja zadecydowała o losach meczu. Konrad Stępień z Danielem Koczonem wymieniają piłkę. W końcu trafiła ona do Michała Hrabąszcza. Hrabąszcz, miękka wrzutka na pole karne. Tam znalazł się w znakomitej sytuacji Marcin Truszczyński i strzałem w długi róg pokonał Tomasza Wietech. 75 minuta spotkania, piękna asysta Michała Hrabąszcza i Marcin Truszczyński wpisuje się na listę strzelców. Siarka prowadzi w Stalowej Woli ze Stalą 1 do 0. Gospodarze bynajmniej nie zniechęcili się takim obrotem sprawy i zaraz zaatakowali. To była 77 minuta spotkania. Michał Czarny strzelał po kornerze. Niecelna ta główka. To już 80 minuta pojedynku. Prawe skrzydła, więc Mikołajczyk. Płonka próbował dojść do tej piłki. Ostatecznie Rejman, ale jego uderzenie także niecelne. 84 minuta spotkania. Kibice Stali czekali na wyrównanie, przynajmniej w tym meczu. Gospodarze atakowali. Mikołajczyk, ale wprost w ręce Artura Melona. Groźne były te ataki Hutników, ale brakowało wykończenia. Brakowało kropki na i, jak choćby w tej sytuacji z 89 minuty. A po meczu nerwy dały znać o sobie. Doszło do przepychanek pomiędzy piłkarzami obydwu drużyn, ale to Siarka wygrywa w Stalowej Woli 1 do 0. Cieszy zwycięstwo tutaj dla naszych kibiców, którzy pół roku temu bardzo się zawiedli wynikiem, który był u nas 2-1, przegraliśmy, chcieliśmy dzisiaj im trochę radości przynieść. Się udało, bardzo dobrze, cieszymy się bardzo. Swoją drogą, piękna skuteczność, w ostatnich 4 meczach zdaje się trafiał pan do bramy. A to nie jest ważne, że drużyna, bo to cała drużyna na to pracuje, oczywiście ja się cieszę, ale to tak jak mówię, cała drużyna pracuje na bramki, czy to ja, czy kto inny, ważne, żebyśmy wygrywali. Mecz mógł się podobać kibicom, bo obydwa zespoły zostawiły sporo serducha i naprawdę zdrowia i myślę, że przy tym, co nas spotkało w tym tygodniu, chodzi mi o mój zespół, to zwycięstwo jest szalenie ważne w tym wymiarze, że dzisiaj kilku zawodników grało na środkach przeciwbólowych, kilku w ogóle nie mamy. Chcę im tutaj podziękować, szczególnie właśnie tym, ale
oczywiście wszystkim tej swojej tej postawy, ale taki melon Artur dzisiaj stał, widzieliście Państwo, w ogóle nawet piłki nie wybijał, nie mógł biegać kompletnie, ale stanął na wysokości zagrania, bo Oskar jest, Pogorzelec reprezentuje Polskę i nasz region w reprezentacji, dlatego podwójnie mnie to zwycięstwo cieszy. Chcę podkreślić postawę przeciwnika, gdzie naprawdę przyszło nam to zwycięstwo bardzo trudno i po heroicznym boju. Chciałbym pogratulować trenerowi Siarki i całej drużynie zwycięstwa i przeprosić za zachowanie w samej końcówce meczu. Troszkę nerwy poniosły, było to niepotrzebne. Jeżeli chodzi o sam mecz, no, uważam, że nie byliśmy słabszym zespołem niż Siarka. Bez punktów w 12 kolejce a także piłkarze Stali Rzeszów. Za to zwycięstwo na własnym stadionie odniosła Mielecka Stal.